Cześć, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ale mam dla was fantastyczny film, ale kurczę, będzie się działo. No dobra, nie przedłużamy już, zachęcam was, teraz zapraszam do obejrzenia krótkiego wywiadu, fragmentu wywiadu z doktorem Didierem Raoult, który jest specjalistą, jeśli chodzi o wirusologię we Francji i nie tylko. Zatem ja to sobie skomentuję po tym filmie, a teraz was zapraszam na moje takie krótkie tłumaczenie. Tam może być kilka takich, być może błędów, być może, ale ja to starałem się w taki sposób przetłumaczyć, żeby to było jasne i wyraziste i zrozumiałe, także nie słowo w słowo, ponieważ tak tłumaczyć się nie da. Tak, żeby to było dobitnie pokazane, zatem zapraszam was do obejrzenia fragmentu tego wywiadu, który miał miejsce w telewizji CNews, to jest taki kanał francuskiej telewizji. No taki trochę niezależny. Zdziwiłem się, ponieważ oni też wiele rzeczy takich czasem głupich mówili, ale tutaj akurat fajnie sobie poszli z doktorem. Zatem posłuchajcie sobie i przejdziemy później do sedna sprawy. Aujourd'hui, est-ce que l'épidémie repart? Il y a un certain nombre de chiffres, d'indicateurs, celui de la DGS, Direction Générale de la Santé, plus 2000 nouveaux cas en 24 heures. Est-ce qu'on assiste, selon vous, professeur Raoult, à une reprise de l'épidémie ou pas? Pas, pour l'instant, ça n'a pas cette forme-là. Si vous voulez, encore une fois, et pour la énième fois, parce que je répète ça à chaque fois que je m'exprime, l'avenir d'une maladie nouvelle est imprévisible. Donc il faut se mettre ça en tête. C'est-à-dire, il y a toujours des gens qui, il y a toujours eu des gens qui ont essayé de prédire l'avenir, vous savez. Et en particulier les politiciens, aussi longtemps qu'on remonte, vous savez, les consuls romains, avaient, tout ça est juste scientifiquement imprévisible. Bon. Mais là, on regarde les chiffres, plus 2000 nouveaux cas en 24 heures, oui, c'est un rebond auquel vous ne croyez pas il y a quelques mois, c'est très difficile à interpréter, parce qu'il y a plusieurs... Ce que l'on peut faire, c'est essayer de comparer par rapport aux maladies qui existent, hein, en particulier les maladies qui sont transmises par voie respiratoire. La plupart des coronavirus... se présente, nous on a fait un travail là, qui est publié, il y a quatre coronavirus qui circulent maintenant de manière endémique, qui sont apparus à un moment, qui maintenant circulent de manière endémique, c'est-à-dire tout le temps, qui ont une activité saisonnière importante. Sur l'ensemble de la planète. Hein. Sur l'ensemble de la planète. Mmh. Hein, un pic saisonnier important et un fond de circulation, si vous voulez, toute l'année, avec des pics saisonniers, sans qu'on ait jamais compris pourquoi il y avait des pics saisonniers, qui est un mystère total de l'épidémiologie. Il est possible que ça prenne cette allure-là. Donc, si vous voulez, plus vous testez, plus vous trouvez de cas, parce que, mais dans les cas qu'on trouve, on est en train de regarder, les cas, ce qu'on trouve maintenant et ce que l'on trouvait en février ou en mars, ça n'est plus la même maladie. D'accord ? C'est-à-dire, ce que l'on trouve maintenant, c'est des formes très bénignes, c'est pas spectaculaire. Mais les épidémies disparaissent toujours, hein. Donc les épidémies de peste du Moyen-Âge, ça s'arrêtait aussi. Vous voyez, donc il y a les épidémies de variole, c'est très bien décrit, hein, les épidémies de variole au cours du XVIIe, XVIIIe siècle. Il y avait des épidémies de variole, puis ça s'arrêtait. Il y a les épidémies de rougeole, puis ça s'arrêtait. Donc comment ça s'arrête et pourquoi ça s'arrête? Encore une fois, on a toujours spéculé que c'était le taux de protection, d'immunité de la population, mais ça n'a jamais été démontré, c'est pas clair. Donc là, hein. Vous n'êtes pas inquiet de cette reprise potentielle de l'épidémie? Non, écoutez, dans ce qu'on a actuellement, si on prend tout, toutes choses égales par ailleurs, là, ces données que j'ai données, nous, on a des données pour tous les coronavirus, donc les quatre, on a des données pour trois paramyxovirus, deux virus de la grippe, le virus respiratoire syncytial, les adénovirus. Cette maladie-là n'est pas plus mortelle que les autres. C'est les maladies virales respiratoires qui arrivent jusqu'à l'hôpital, leur mortalité est de 0 à 1%. Là, on est très très loin de 1%, on est beaucoup plus bas que ça. Donc, c'est... Moi, je crois qu'il va falloir se mettre à l'idée que c'est rentré dans le paysage. Ça disparaîtra ou ça disparaîtra pas. Mais encore une fois, la prévision de ça, il faut voir l'astrologue pour ça. Mais globalement, moi, je ne sais pas pourquoi il y a des années où il y a de la grippe A, des années où il n'y en a pas, des années où il y a de la grippe B, des années où il n'y en a pas. Pourtant, Dieu sait que la grippe, on la connaît, on l'a assurée. Pourquoi il y a des années où il y a zéro grippe A ou zéro grippe B, puis l'année d'après, il y en a plein? C'est incompréhensible. En 2017, la grippe a tué plus que le Covid a tué cette année. Enfin, il y a comme ça des maladies virales qui circulent, qu'on comprend mal, et qui font partie de l'histoire de notre interaction avec notre environnement. C'est comme ça.
Mais on va parler des masques, si vous le voulez bien, les fameux masques, parce que parmi les deux mesures de prévention, les masques et les tests, le masque, c'est le grand sujet du jour. Certaines villes l'imposent dans la rue, Marseille en partie, Paris également. 130 CRS ont été envoyés en renfort ici pour obliger la population à le porter dans la rue. Est-ce qu'il est prouvé scientifiquement que le masque protège absolument du Covid-19? La chose qui est démontrée scientifiquement, c'est que le masque protège les gens dans le domaine du soin. Voilà. C'est-à-dire quand vous soignez quelqu'un, bien entendu, vous avez des contacts très proches. Quand vous auscultez quelqu'un, que vous mettez votre stéthoscope sur la poitrine de quelqu'un, il vous souffle dessus. Là, moi, il y a un travail que j'ai révisé récemment où les gens regardaient quand on fait une trachéotomie, le risque de transmission autour d'une trachéotomie qui est assez important. Hein, donc il faut là soit toute la pièce qui soit protégée. Ça, c'est assez clair. Pour le reste, rien n'est clair, rien n'a été démontré sur le plan de la transmission virale. Après, c'est une situation sur laquelle il y a une certaine complexité à répondre, parce que le masque ne joue pas qu'un rôle physique de protection par voie respiratoire. Il joue un rôle de signal de « il y a une maladie contagieuse qui circule ». Ça, c'est de la science de type sciences humaines et sociales. Mais psychologique. Oui, c'est de la science, sciences humaines et sociales. C'est une autre science que la science virologique, mais c'est une science qui existe aussi. Moi, depuis le début de la maladie, et dans ce que j'ai écrit avant même que la maladie arrive ici, j'ai dit dans toutes ces choses que j'ai vues depuis si longtemps, donc moi, la première épidémie que j'ai vue, c'est celle du sida. Ce dont j'ai peur, c'est de la peur. Je suis inquiet qu'on fasse une fixation trop importante dessus, parce que maintenant, c'est les gens qui veulent vouloir faire la loi. Vous savez, il y a toujours un dictateur rentré dans beaucoup de gens, hein, qui voudrait imposer, à faire. Moi, j'ai vu ça, j'étais sidéré, le marché, quelqu'un qui engueulait tout le monde, des pas de masque. Il risque d'y avoir des tensions, des bagarres, tout ça. Donc, moi, j'aurais préféré qu'on reste à un niveau de recommandation plus que d'obligation, parce que j'ai peur que ça devienne encore quelque chose de clivant, de conflictuel et de dangereux. Et donc, je trouve qu'on a une société d'une immense fragilité qui surréagit à la moindre peur sans que ce soit justifié dans 90% des cas. Ici, honnêtement, il n'y a pas plus de morts cette année que ce qu'il y en a eu en 2018-2019 et moins qu'en 2017. Donc, c'est quand même pas la peine de mettre le feu au vieux port. Vous voyez, donc, il faut se calmer. Il faut faire des recommandations de bon sens, je crois. Hein. C'est comme ça qu'on gagne. C'est pas avec les gens qui ont peur. Le plus important, peut-être, c'est rappeler que c'est les mains aussi, les gels hydroalcooliques sur les mains. Bien la transmission sûr, se fait aussi bien beaucoup sûr. Par les mains. On sait ça, on sait que c'est vrai. Et avec ça, si on se passe 20 fois par jour les mains avec quelques gouttes d'alcool, le risque de transmission est extrêmement faible. D'ailleurs, je recommande à vos spectateurs et à vous-même de faire de la science, pour une fois, c'est-à-dire de l'observation. Observez n'importe qui autour de vous et posez-vous la question de savoir s'il a un rhume, comment il va vous le transmettre. Vous serez sidéré, en réalité, sauf s'il a vraiment... Par mille façons différentes, j'imagine. Non, s'il est bien élevé, il ne va pas vous éternuer dessus, sinon il est dégoûtant, il faut vous éviez les gens. Mais il va mettre ça dans un mouchoir, ou il va essuyer son nez avec le truc, il va mettre la main avant la bouche, et puis ensuite il va toucher des choses que vous-même... Et vous allez, si vous l'observez pendant une demi-heure, vous allez comprendre qu'en réalité, c'est pas possible que ça passe par voie respiratoire. Ça passe par les mains. C'est par les mains ou éventuellement par les vêtements, si les gens s'essuient sur la manche, qui est encore pas très coquet. Okay. Mais c'est par les mains que ça passe. Si on observe, si on accepte de sortir d'une fausse science qui a été, qui a 50 ans, on a montré des grosses images, gens qui font pouf, ils éternuent, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas comme ça se passe par les mains. Et il suffit d'une demi-heure d'observation à chacun d'entre nous pour voir qu'il n'est pas possible que ça passe par autre chose que par les mains et ensuite sur les objets inanimés. No i tak, i co wy na to? I co tutaj wszyscy politycy, wszyscy doktorki, doktorzy, no co wy na to tutaj? Tutaj się wypowiada autorytet, czyli tak, moi drodzy, generalnie jeśli chodzi o maseczki, to w żaden sposób nie chronią, nikogo nie chronią, chronią tylko i wyłącznie doktora, który operuje swojego pacjenta.
mają na celu tylko wywoływanie strachu i takiego poczucia komfortu psychicznego. Jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się zarazek, absolutnie w żaden sposób nie zapobiegają. Bardziej tutaj zapobiega mycie rąk. Czyli mycie rąk, a nie żadne maseczki. Mycie rąk oczywiście, jeśli chodzi o zwykłe wirusy, które są z nami od lat, czyli grypa, katarek i tak dalej, ponieważ jest to jeden z wielu takich, że tak to powiem, wirusków, które są z nami od zawsze. To, o czym powiedział doktor, że przychodzą, odchodzą, tak naprawdę nikt nie wie, kiedy będą, nikt nie wie, kiedy znikną. O tym wiedzą tylko astrologowie, a nie politycy. Bo politycy myślą, że wiedzą i przepowiadają przyszłość. On tutaj powiedział w tym filmie, że jedynie przyszłość tutaj przepowiadają i przewidują politycy. Tylko astrolog. On tak oczywiście w żartach powiedział, nie? Bo politycy wiedzą, że będzie druga fala, trzecia, czwarta, piąta. Tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, ponieważ to jest z nami od lat, o czym powiedział, i to, co było z ospą, z odrą, że przychodziło, odchodziło, że tak naprawdę nawet podczas II światowej więcej ludzi odeszło z tego świata przez strach i z bojaźni niż przez same działania. Oczywiście tak przenośni powiedział, nie? Ja bym chciał, żeby były minister zdrowia sobie obejrzał ten film i co on na to? Co on na to? Co panie na to? Co ci wszyscy politycy? Zatem teraz mamy do wyboru. Albo słuchamy polityków, albo słuchamy fachowca, czyli doktora Lidiera, który jest fachowcem w 100% w swojej branży. Ja raczej ufam jemu, nie? Ja wolę chyba jemu zaufać. I jeśli taki autorytet mówi, że nie ma, on się nie boi, jest wszystko okej, jest wszystko po staremu, wystarczy myć ręce, bo jakaś tam odmiana tego wirusa jest, no on tego nie zaprzecza. I przypuszczam, że jest po prostu jeden z wielu jakiejś tam grupy czegoś, ale normalne życie, a nie panikować i nawoływać do strachu. Tak jak on mówi, że tylko spokojem i normalnością da się dojść i pokonać to coś, a jeśli nie odejdzie, no to będzie z nami już do końca, tak jak grypa. I tyle w temacie. Maseczki nie chronią w żaden sposób, chronią tylko naszą głowę, nasz komfort psychiczny i wywołują strach. Później są różni szaleńcy, którzy na ulicach dokonują jakichś tam samosądów i nawołują, krzyczą na innych, że ktoś nie ma, że ktoś ma. I to tylko powoduje, prowadzi do konfliktów między nami ludźmi, ponieważ my już jesteśmy skłóceni totalnie tutaj jedni z drugimi, w autobusach już się kłócą, bo jeden ma zasłonięte usta, drugi nie. Jak ktoś chce, to niech sobie zakłada. Jak nie chce, no to nie zakłada. I tak jak powiedział doktor, to powinna być rekomendacja. Czyli ktoś może rekomendować i zachęcać, ale nigdy nie zmuszać. I tak to powinno być. Fantastyczny. Jestem zaskoczony pozytywnie, że doktor Didier Raoult w taki fantastyczny sposób się wypowiedział. To jest ten, który tam od chlorokiny, który twierdzi, ja mu wierzę, że to pomaga, ale niestety te wszystkie organizacje zdrowotne nie chcą go dopuścić, no bo wiecie dlaczego? Ponieważ są pieniądze, nie? Są pieniądze, trzeba coś opchnąć, trzeba coś sprzedać, a tutaj chlorokina, no to przecież nie opłaca, nie? Tutaj trzeba coś bardziej spektakularnego wymyślić. No i teraz macie do wyboru, albo wierzycie politykom, którzy przewidują przyszłość, tak jak powiedział doktor, i bawią się w astrologów, czy po prostu doktora, który ma doświadczenie, który jest wirusologiem od lat, który jest najbardziej cenionym wirusologiem we Francji. To nie jest byle kto. To nie jest byle kto. To nie jest byle kto. On nawet był na spotkaniu z Macronem kiedyś. To jest bardzo szanowany człowiek. Bardzo szanowany. Jeśli taki człowiek mówi coś takiego, to ja już teraz, zresztą ja od początku, to już teraz po wysłuchaniu tego filmu naprawdę przestańcie się bać i normalnie sobie żyjcie. Okej? Okay? Wystarczy pokazywać to wszystkim i tyle. Dobra, trzymajcie się cieplutko. Trochę mnie to kosztowało tej czasu. Musiałem obejrzeć cały, wyciąć te fragmenty, te najbardziej takie. On był cały ten wywiad bardzo ciekawy. No ale godzinnego wywiadu tutaj wpisywać to naprawdę jest dużo roboty. Tym bardziej, no, że to nie mój materiał, tylko sobie fragmenty zapożyczyłem. Dobra, trzymajcie się cieplutko. Możecie udostępniać, jeśli chcecie. No co, dużo zdrówka, myjcie ręce. Ja zawsze myję ręce całe życie. Po prostu dbam o higienę. Jak dbałem, tak dbam. Nie wycieram nosa, później nie dotykam. Standardowo, jak to robiłem rok temu, 2 lata temu, 10 lat temu. Nic tutaj się nie zmieniło. I nie przesadzajcie. Nie popadajmy w szaleństwo, tak jak powiedział doktor, nie? Trzymajmy się tego, możecie sobie posłuchać od czasu do czasu, co on powiedział. Dobra, trzymajcie się ciepło, dużo zdrówka, pozdrawiam. No jeszcze jest taka sprawa, że w obecnych czasach cenzury ja oczywiście ten film od razu wyłączyłem, jeśli chodzi o zarabianie. Nie chcę, ponieważ jest bardzo duża cenzura na YouTubie i tego typu filmy po prostu są wycinane. Dlatego ja tutaj nie będę się powstrzymywał z publikacją tego filmu.
i patrzył na pieniądze, ponieważ obliguje go tak czy siak i nie potrzebuje na tym zarabiać, ponieważ nie można tak w ten sposób podchodzić. Ja to zawsze sobie tłumaczę tak, jeśli na przykład komuś z was chciałoby się mnie wesprzeć, to bardzo serdecznie dziękuję i bardzo też proszę z góry, ponieważ jest cenzura jaka jest, ja też staram się jak mogę, dlatego bardzo wam serdecznie dziękuję, jeśli mi też czasem coś zrekompensujecie, ponieważ tutaj patrząc i licząc na YouTube'a, no to można się naprawdę niemiło zawieść. Także ja ten film i tak publikuję, tak czy siak, ja go publikuję, mimo iż nie zarobię na nim ani grosza, ale tutaj nie chodzi o zarobek. Nie o to chodzi w życiu, żeby mówić jak jest i żeby zarabiać poprzez mówienie prawdy. A jeśli komuś z was się to podoba, że te filmy robię, to bardzo wam serdecznie dziękuję za wsparcie finansowe, ponieważ jest to fajne, jeśli ktoś może moją pracę, bo jest to praca w pewnym sensie, to są też spędzone dni, godziny, miesiące, lata na robienie tych filmów, zatem zawsze pod każdym filmem jest kontakt, że każdy może i od tej pory już będę też dziękował każdemu z osobna, bo przez jakiś czas ostatnio to zaniedbywałem, ale myślę, że trzeba każdemu z osobna dziękować, zatem każdemu dziękuję do tej pory, kto mi coś tam przesłał i temu, kto prześle. Bardzo fajny gest, to sobie wszystko odkładam i później się przyda na jakąś kamerkę albo na co, tak jak ostatnim razem, nie? Dobra, to wszystko, trzymajcie się cieplutko, hej!